Dwa, jeden. Już. Witam was, chłopacy. Na co dzień Orzeł Gniezno, speed rower, a tu niecodzienna, zupełnie inna dyscyplina jak rowery górskie. Macie rowery, co prawda, z hamulcami dzisiaj, nie są to speed rowerowe. Co was skłoniło do dzisiejszej jazdy? Chęć sprawdzenia siebie, na pewno. Po przygotowaniach zimowych. Tak tylko hala, a tak to trochę musimy pojeździć. Nie boicie się, to jednak... Większość terenu zlodowaciała jest tych tras. Zakręte są śliskie, błotniste już teraz. Nic nie szkodzi, damy radę. Pogoda jest jaka jest. Wprawa do speedrowera jest, więc damy radę, panie. Tylko, że na speedrowerze jeździcie w kółko i po prostu, a tu jednak są podjazdy z jazdy. Teraz jeździmy w kółko, ale tyle dłuższym kółku. No mam nadzieję, że tak zwanych pik nie będziecie dzisiaj stosować. Dzidy, kółeczka, coś się pomyśli. Dziękuję za rozmowę. Startu, bo to jest po prostu, te są rzeczy, które no, muszą być najważniejsze. No się zgodzimy startu, nie? Rozumiemy? Startuje najpierw ta grupa panie i juniorzy. Wiecie mniej więcej, jaki jest czas startu. Przecież dacie sobie 5 minut na każdy wyścig, żeby ostatni zjechał i to musi wam po prostu tam zagrać. Nie żeby było, że on tu 20 minut będzie... Rozumiecie? Nie? Że 20 minut będzie czekał na swój start, który będzie rozgrzany, a pogoda jest... O której już jest ustalone, o której startują dwa? To później... 12:30. Ale kto jedzie pierwszy? Juniorzy i kobiety. Potem mastersi. Nie. Juniorzy i elita, czy ile ty kategorii idzie razem? Nie, juniorzy, kobiety jadą razem. No. Potem jedzie elita. Aha, ale elita o której może jechać? O której jadą pierwszy, jeśli puszczacie? 11:30 za chwilę. 11:30. Czy tam tylko 12:30, tak jak tam macie? Tak. Gdzie panu? Może by pan się przedstawił naszym telewizom? Wojciech Gogolewski, prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Pałki, a generalnie organizator imprez kolarskich w Wielkopolsce, dotychczas MTB i maratonów, a od tego roku, od tego sezonu również wyścigów przełajowych mamy tutaj okazję oglądać. Jaka jest pana opinia na temat dzisiejszych rozgrywek, zawodów rozegranych w naszym parku miejskim? Dość dużo wzniesień, także teren ciężki, zlodowaciałe trasy. Znaczy generalnie rzecz biorąc, jeżeli mówimy o wyścigach przełajowych, to przewyższenia są sprawą również ważną, aczkolwiek nie najważniejszą, ponieważ kolarstwo przełajowe charakteryzuje się tym, że są sekcje biegowe. I w tym momencie no, niekoniecznie muszą być górki, czasami ustawia się tak, jak tutaj jest taka sekcja biegowa z drabiną postawiona, żeby zawodnicy mogli zejść z tego roweru i potem wskoczyć, co pokazuje ich opanowanie roweru, technikę jako taką. A jeżeli chodzi o sam park, o samą trasę, no to powiem, że ta trasa jest godna imprezy bardzo wysokiej rangi. Na zachodzie, wszędzie, gdzie kolarstwo przełajowe jest bardziej popularne, tego typu imprezy są w pełni biletowane, są zamykane. Tutaj jest taka możliwość, jeżeli chodzi o pokazanie tej imprezy w mediach, to tutaj jest kilka takich fajnych punktów. Jest, od najdalszego punktu trasy jest 200 metrów i to można bardzo fajnie kibicować, pokazać. Rewelacyjna sprawa. Jak już zaznaczyłem, trasy są śliskie, były upadki. Czy skończył się jakiś taki bardziej groźny, czy raczej tylko na zasadzie poślizgu i jedziemy dalej? No generalnie rzecz biorąc, nawet jeżeli byłaby sytuacja, że ktoś coś by sobie zrobił, to jest zabezpieczenie medyczne, także tu nie ma problemu, a ci zawodnicy, którzy tutaj biorą w tym udział, oni są przyzwyczajeni do tego. Znaczy upadek jest liczony w koszty uprawiania tego sportu, także to generalnie tylko wstać, jechać dalej, nie było żadnej krwi, żyją wszyscy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 40 jest? 43? Jest tu, przy tobą. Aha, dobrze. To kończymy. Okej. Panowie, wyścig elity. 50 minut plus jedna pętla, kończycie razem ze zwycięzcą, czyli zwycięzca kończy pętlę, kończy się w tym momencie wyścig. Dubel nie zjeżdża, dubel jedzie dalej, na mecie duble będą uwzględnione. No to heja, nie? Tak. Do góry, ja! Dobra, pojechali.
Teraz jedą, orły jadą. Tak, jadą pod widzę tego. Jest. Nie, dogonili ich, może się wywalą. Już leżą. Ale kurwa leżą. Chowaj się na tego. Tysiąc osiemset metrów na Pertla, a przed nami Zdzisław Winkowski, gdzieś Państwu, ponieważ jestem wyszedł, człowiek żyje kolarstwem, pisze o tym, pisze i na łamach dziennika Polska Głos Wielkopolski dla rowerów. Mam własną stronę internetową. Start na miejscu drugim, czerwona koszulka. Najmocniej przepraszam. Krótko mówiąc, trzeba się w piersi tutaj publicznie uderzyć. Arkadiusz na trzeci.